Przyszły dwie paczki. Bardzo ciekawe. Zobaczymy, co to jest w środku. Już widzę, że w środku mogą być robale. Goście, którzy byli u mnie z Jeleniej Góry, aż przyjechali, spod Jeleniej Góry w zasadzie. Rozmawialiśmy na różne tematy, oczywiście też mają swoje gospodarstwo i powiedzieli mi, że warto zainwestować w, co to jest, naturalny produkt do hodowli dżdżownic. Teraz będziemy oprócz ryb hodować jeszcze i kotów, hodować jeszcze dżdżownicę. Mianowicie o co chodzi? Chodzi o to, że jest taki rodzaj dżdżownicy kalifornijskiej, która bardzo dobrze radzi sobie w kompoście. Krótko mówiąc, przerabia ten cały kompost, co tam jest na ziemię. Zjada to wszystko pięknie i wydala, krótko mówiąc, bardzo żyzną, fajną ziemię. I tę dżdżownicę właśnie mamy tu, w tej ziemi. O, czerwone robaki, pół kilo robaków kupiłem. Różne rzeczy robiłem w życiu. Robaki kupowałem do akwarium, ale do kompostu jeszcze nie. Zobaczymy, co to za robaki. Wsadzimy je do kompostu. To mamy nasze dżdżownice. Przykryjemy ją kołderką z takiej podgniętej trawy. I taki woreczek z ziemią przychodzi. O, i tu mamy dżdżownice, które będą dla nas pracować. Krótko mówiąc, wysypiemy je do kompostu. O, tutaj. I niech sobie dziewczyny tutaj radzą do roboty. Przykryjemy je tym czymś. Masy kompostowej. I powinno być dobrze. Wymieszamy to troszkę. O. No i co? I tyle. Trzeba będzie to trochę tutaj zrobić porządku po deszczach, jak to wszystko namoknie, przemieszać. Widły zostawię, bo się tu przydadzą. No i mam nadzieję, że te drzewnice trochę będą pracować.